Rozdział trzeci Książki Jedyny Zbawiciel, autor Louis Vogel. Tytuł rozdziału trzeciego Dziedzictwo grzechu. Nie chodzi tu o obciążenie dziedziczne cechami ojca lub matki, lecz straszliwe dziedzictwo grzesznej natury, która przypadła nam w spadku po naszych pierwszych rodzicach w raju, Adamie i Ewie. Pierwsi ludzie, będąc w Eden, mogli spożywać dobre owoce z każdego drzewa. Wolno im było jeść nawet z tego osobliwego drzewa stojącego w środku ogrodu, nazwanego drzewem życia. Wyobrażało ono obecność Boga. Adam i Ewa powinni byli, żywiąc się owocami tego cudownego drzewa, pozostać w społeczności z Bogiem. Lecz w Eden rosło także drzewo poznania dobra i zła, co do którego Bóg przykazał człowiekowi: nie wolno ci z niego jeść. Społeczność z Bogiem wymaga ciągłości, unikania zakłóceń i przerywania jej przez styczność ze złem, bowiem poznanie złego dochodzi do skutku tylko przez zaniechanie dobrego i zwrócenie uwagi na zło, a następnie jego urzeczywistnienie. Tak też Ewa, niepomna na przykazanie Boże, podeszła do drzewa poznania dobra i zła i wdała się w rozmowę z wężem starodawnym, szatanem, który zatruł jej duszę niewiarą i nieposłuszeństwem względem Boga. Będziecie jak Bóg, oto czym omamił szatan niewiastę, nadzieją świetnej przyszłości. I Ewa zjadła i poznała, że została oszukana. Fantazja ludzka snuje różne domysły na temat popełnionego przez Ewę i Adama grzechu. Wielu mniema na przykład, że był to grzech natury płciowej, co jest niemożliwe choćby z tego powodu, że Ewa zwiedziona została do przestępstwa przez szatana podczas nieobecności Adama. Uważamy zresztą wszelkie domysły tego rodzaju za zbyteczne, ponieważ grzech pierwszych ludzi nie polegał na złym wyborze gatunku zjedzonego przez nich owocu, ale na sprzeciwieniu się jasnemu i niedwuznacznemu przykazaniu Bożemu: nie wolno ci jeść. Przed upadkiem w grzech człowiek nie miał świadomości, co jest dobre, a co złe. Dopiero przez pierwszy grzech ludzie nawiązali łączność ze złem. Zamiast stać się jak Bóg, otrzymali złą naturę, ciało śmierci. Mówi o tym list do Rzymian, 7 rozdział, 24 werset. Naprawdę straszne jest to dziedzictwo. Zapewne grzeszne ciało, które odziedziczyliśmy po pierwszych rodzicach, skłonne jest do wszelkiego rodzaju nieczystości i zmysłowości w myślach i uczynkach. Przypomina ono spróchniałe drzewo, z którego wyrastają wszelkie złe pędy i skłonności. Lecz ciało ludzkie przed upadkiem w grzech wolne było od jakiejkolwiek zmazy i skazy. Jak wszystko, co pochodzi z rąk Stwórcy, było doskonałe, i tak też człowiek, przez Boga stworzony, pod każdym względem był bardzo dobry. Pierwsza Mojżeszowa,
pierwszy rozdział, 31 werset. Na czym polegał grzech Ewy? Po pierwsze, na nierozumnym dążeniu do uniezależnienia się od Adama, to jest na usposobieniu, które charakteryzuje także dzisiejsze emancypantki czy kaznodziejki, co jest obrzydliwością przed Bogiem. 1 Koryntian 14 rozdział 34 do 35 wersetu. Po drugie, Ewa, nawiązując rozmowę z księciem ciemności i nakłaniając swe ucho i serce dla powątpień i kłamstw szatańskich, znieważyła przykazanie Stwórcy i weszła na drogę nieposłuszeństwa i buntu przeciw Bogu, na której to drodze utraciła podobieństwo Boże w zakresie ducha, duszy i ciała. W takim ciele nie może człowiek ostać się przed obliczem świętego Boga. Jest ono skazane na śmierć i skażenie. W tym ciele wzdychamy i oczekujemy wybawienia. Rzymian 8 rozdział 22 do 23 wersetu. Nosimy w sobie serce złe od urodzenia. 1 Mojżeszowa 6 rozdział 5 werset. Po drugie, Ewa, nawiązując rozmowę z księciem ciemności i nakłaniając swe ucho i serce dla powątpień i kłamstw szatańskich, znieważyła przykazanie Stwórcy i weszła na drogę nieposłuszeństwa i buntu przeciw Bogu, na której utraciła podobieństwo Boże w zakresie ducha, duszy i ciała. W takim ciele nie może człowiek ostać się przed obliczem świętego Boga. Jest ono skazane na śmierć i skażenie. W tym ciele wzdychamy i oczekujemy wybawienia. Rzymian 8 rozdział 22 do 23 wersetu. Nosimy w sobie serce złe od urodzenia. 1 Mojżeszowa, 6 rozdział 5 werset i 8 rozdział 21 werset. Ezechiela 11 rozdział 19 werset. Staliśmy się bezbożni. Ezechiela 18 rozdział 23 werset. Synami opornymi albo synami niedowiarstwa. Efezjan 2 rozdział 2 werset. Niezdolnymi do dobrych uczynków i nie znajdujemy w sobie sił do poniechania złego. Rzymian 3 rozdział 10 werset do 12 wersetu i 23 werset. To jest właśnie tak zwany grzech pierworodny. Grzech odziedziczony po naszych pierwszych rodzicach, czyli grzeszna i zła natura, z którą każdy człowiek przychodzi na świat. Walka z nią jest beznadziejna, jeśli prowadzi się ją o własnych tylko siłach. Rezultat takiej walki zamyka się w słowach listu świętego Pawła do Rzymian, rozdziale 7, wierszu 24. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Odpowiedź na to wołanie brzmi: Bóg to uczynił. On, posławszy Syna swego jednorodzonego, w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Rzymian 8 rozdział 3 werset. W ten sposób na krzyżu Golgoty nasz stary człowiek został sądownie skazany na śmierć i usunięty. Straszne dziedzictwo grzechu zostało w Chrystusie odrzucone i wierzący nie pozostanie dłużej sługą grzechu, lecz staje się zwycięzcą nad grzechem, gdy sam siebie osądzając utrzymuje swe ciało, to jest swoją złą naturę, w śmierci. W Chrystusie grzech został ostatecznie usunięty,
Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 7 rozdział, 25 werset.